Teraz zrobię sos. Tu mam jogurt naturalny. Jeden taki mały, po prostu daję cały. Ok. Trzy łyżki majonezu. Możesz dać light, możesz trzy dać... Trzy łyżeczki. Trzy łyżeczki, tak, 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 łyżeczki, faktycznie. To tutaj włóżmy. O. I teraz ocet jabłkowy. Możesz dać cytrynę, a możesz dać ocet jabłkowy. Ja dam takie łyżki duże do zupy. Raz. Tu już też musisz według własnego uznania trzy łyżki. Ja daję do tej szczypta soli. Szczypta pieprzu. Gdzie jest pieprz? Tu mam pieprz. Pieprz. Też według uznania. Dwie szczypty. To wszystko trzeba wymieszać. Ja do tego sosu dodam jeszcze dwie łyżeczki miodu. Jedna. Możesz dać cukier, ja wolę miód. Energicznie dobrze wymieszaj, żeby ten miód się połączył z tym sosem, rozprowadził. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Teraz bierzemy się za sos do surówki. Potrzeba do tego 3 ząbki czosnku. Możesz je przecisnąć przez praskę. Ja posiekam. Do sosu będę potrzebował ocet balsamiczny. Też w zależności od tego, jak lubicie kwaśność. Ja tutaj daję 3 łyżki, takie stołowe octu. Oliwy około, to będzie jakieś 30 ml. Sól, szczypta. Pieprz. Szczypta. Wszystko wymieszam. Jedna łyżka miodu. Łyżeczka. Przepraszam, taka łyżeczka do herbaty i jeszcze jedna. Dalej mieszamy. Trochę ketchupu. Cztery ząbki czosnku ja posiekam. Ty możesz przez praskę przecisnąć. Tu mam też takie, zobacz, małe papryczki. One są bardzo ostre. I ja dam do tego swojego sosu, tu mam 6 takich papryczek. Posiekam je razem z czosnkiem. Kraniwam teraz te papryczki. Wszystkie dokładnie trzeba posiekać. Ostrzegam, że jest to naprawdę ostre. One są ostry naprawdę sos. Ostre, ale to ja tak lubię czasami ogień czuć. Polecam ten sos na przykład do grilla. Niedługo sezon grillowy się zacznie. Tak, ktoś lubi naprawdę ostre rzeczy, to ten sos jest idealny. To wszystko teraz przekładam tu. Uwaga na ręce. Dobrze trzeba umyć po tych papryczkach. Nie przecierać pod oczami, bo można sobie krzywdę zrobić. Do smaku pieprz, sól. I wszystko dokładnie mieszam. Potrzebuję drobny czosnek, można przez praskę. Ja wolę to pokroić drobno. Czosnek mam przygotowany, teraz daję jogurt grecki do sosu. Wrzucam czosnek. I teraz kroję pęczek kopru. Wcześniej go oczywiście umyłem.
posmakuję teraz, czy jest ok. Trochę soli, trochę pieprzu. Znowu smakuje. Sos jest ok. Teraz robię dressing do sałatki. Dodaję oliwy. Tak. No to będzie jakieś 30 ml oliwy. Dwie łyżeczki miodu. Łyżeczkę musztardy. Najlepsza jest musztarda francuska, to jest ta z gorczycą. Ja niestety nie mam, daję normalną musztardę, taką jaką mam stołową. Jedną łyżkę. Wyciskam cytrynę. Pieprz, sól. Teraz wszystko trzeba dobrze połączyć. Dam naprawdę trochę wody, jakieś 30 ml, nawet nie. O, 15. Oliwa. Też jakieś 10 ml. Ocet balsamiczny. Sól. Trochę cytryny. Szczypta pieprzu. Takiego z moździerza najlepiej. A jak nie, to po prostu jaki masz. Wszystko dobrze wymieszać.